Cześć, tu Wadi. Zapraszam Was do 7 odcinka z gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jesteśmy w trakcie wchodzenia na najwyższą wieżę w Hogwarcie, by oddać smoka Norberta przyjaciołom Charlie'ego, czyli starszego brata Rona. Z tego co pamiętam, to chyba tutaj Harry z Hermioną tylko szli na tą wieżę, bo Ron chyba leżał w skrzydle szpitalnym, bo smok go ugryzł w rękę chyba? Coś takiego było. Dobra, gdzie on idzie? Dobra, cofa się. Where are you, you sneaky slime? I'll catch you. Yes, I will. Filch dałby spokój, nie? Kurczę, nie wiedziałem, że spadnę. A, tutaj mogę też wejść, okej. Okay. No tam bym chciał iść i tam, żeby iść po tą jedną, to chyba muszę skakiwać tutaj tędy aż. A czy stąd tam trafię pod takim kątem? Nie. Niestety za daleko. On z tym jego, nawet nie jak to nazwać, tym śmianiem się czy coś, to przypomina mi tego ojca Draka z Hotel Transylwania. You sneaky slime! I'll catch you. Yes, I will. Kurczę, muszę tam na wprost stać, żeby to zrobić. Filch, czyli stąd. Idź. Now, how can I get up there? Gdzie ten Filch chodzi teraz? O. Jakoś idzie. Nie wiesz, gdzie jestem. Idź. Przez chwilę się bałem, że on tutaj pójdzie do tych drzwi.
Dobra. A, znowu na górę, kurczę. No dobra. Jest Filcz? Tam, dobra. Fasolka! Co za cwaniak? Co on tutaj będzie chodził? No dobra, to tędy nie wskoczę, bo jest za wysoko, czyli muszę znowu iść tędy. No nie! No i jeszcze raz. Ech. A jak to było w filmie, że Hagrid ze łzami w oczach powiedział Haremu, że Dumbledore wysłał Norberta do smoczej kolonii. Więc tak trochę na łatwiznę bym powiedział, nie? A tutaj kombinowanie z tą wieżą, z przyjaciółmi Charlie'ego i tak dalej. Dobra, jestem tutaj. Teraz tak, trafię tam. Za daleko. Doskoczę tam. Kurczę, no. Teraz widzisz, że znowu jest za nisko przez coś, przez jakiś mankament fizyki, który nie działa na nowszych systemach. Kurczę, no. Tu jeszcze coś jest. Ja nie wiem, czy to nie jest za nisko znowu. A bym chciał z chęcią doskoczyć, ale nie, no. Trochę za daleko tam, nie? Na przykład tutaj teraz jakoś. Bo nawet jak tam doskoczę, to już to mi się wydaje, że jest za nisko, że powinno być wyżej. I teraz muszę tam. Coś mam wrażenie, że kolejne jest popsute. No nie. Dobra, jeszcze z dwie próby i robię debugowanie. To nie jest według was za nisko? Nie widzę też, żeby to leciało wyżej niżej, on stoi w miejscu.
Dobra, tu się wspiął. Lecę tu. Pójdę bardziej w tą, żeby to było jeszcze tak bardziej na wprost. Teraz spróbuję jeszcze, bo tam nie muszę. Chyba, że tam na dół. Co tam jest na dole? Jest ta fasolka? Nie. Okej. To tutaj tylko. Chyba, że tam trafię, ale za daleko. O, udało się. O, teraz tam dojście do tej fasolki. Super. O tak, fasolka. To wyskoczy. I fasolki. No i tu wolałbym nie spaść. Póki co dobrze idzie. No nie, w takim momencie. Może mnie zauważy. Uff. Czuję się, że idzie prosto na mnie. Kurczę, jakbym specjalnie dla niego to zrobił, nie? Do you think I'm blind? I'm not letting anyone into that tower tonight. No zobaczymy. Thieves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Słusznie. To co, weźmy na przykład tak... tamto. Ron's brother, Charlie, had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Aha, i teraz muszę zejść. Może iść powoli, bo on idzie powoli. O, pani Norris, nie podoba mi się to. Mrs. Norris, I could have sworn I heard footsteps in here, but... Nie, bleh. Let's check the library, my sweet. Nie jestem pewien, czy w książce Harry'ego i Hermione nie przyłapała McGonagall, przez co dostali tam po te minus 150 punktów dla Gryffindoru, czy coś. No tak przed twarzą? Aha! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. You keep watch from above. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes.
Dobra, gdzie pani Norris chodzi? Najpierw muszę tu wskoczyć. Aha, no co się wspinał, nie wiem. Dobra, ona chodzi tam. Skakuje tu. I spada na ziemię? Albo się spagowała. No jak dla mnie to może tam zostać. Nie, chyba się spagowała. No dobra, to przejdę sobie obok niej. Chociaż nie, może lepiej nie. Może lepiej tutaj i to jakoś przeskoczę stąd. No zbugowała się, chyba stoi w miejscu. No i bardzo dobrze. Mogę iść tam dalej, ale tam coś chyba jeszcze jest. Ale nie jestem pewien, kurczę. Nie, no jest jakaś książka, ale chyba nic nie da z tym zrobić. Chyba. Już sprawdzę, jak tu jestem, to. No nic. Zmarnowany czas, niestety. Kurczę, coś zawyło. Nie ogarnął? O, zapis. Intruder! Kurczę, on jak Fred i George, nie? Tajne korytarze. No dobra. Czy da się tu coś rozwalić? I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Nie da się tego rozwalić. Fitcha widzę, ale kota słyszę, że syczy, ale gdzie on jest? A tam łazi chyba. Tak, znowu się chyba zbugował. No i dobrze. O, tu. A to co? Nick. Hello again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? To był skok dopiero. No dobra, czyli co, teraz muszę iść tu. Mogę tu poskakać. Pani Norris została tam. O nie! Nie! Uciekać, uciekać, uciekać. Nagle się ruszyła, nie? Jak obok niej skoczyłem. Ale nie biegnie za mną, całe szczęście. Znowu tam idzie w miejscu, okej. Okay. Stążę przed filtrem tu? Chyba ta. Ej, nie tu. Czy nie mam co skakać tam, bo i tak nie doskoczę, więc lecę tutaj, gdzie był Nick. Intruder! Intruder! In the forbidden corridor! To Scott wie, że intrus. No co to za książka? Kurczę, ciężko stwierdzić. Mi się wydawało, że sekret tam jest napisane. Yeah.
Nie, ja chcę tam iść. Fasolki. I tam też są fasolki. Dobra, najpierw tu. Pani Nori sobie na dole drepcze, tak. O. Nikt, kurczę. No czemu akurat tu? No nie, nie mogłem się ruszyć. No nie, i od nowa. Ojejku. Oj, muszę zaczekać, przejdzie. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student. Ale miałem pecha, że skoczył akurat tam, gdzie byłem. Hello again, Harry. Hello. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Chociaż swoją drogą tutaj nic nie ma, nie? No, przynajmniej wygląda, jakby nic nie było. Dobra, pani Nori znowu się zbugowała na dole. Niech mi pokazuje mniej więcej, którędy powinienem iść. Intruder! No, że idzie póki co. No i właśnie, tutaj. Ona wskoczy na pierwsze. Później gdzie wskoczy? Tam dalej. A i tu też sobie będzie normalnie chodziła? No niedobrze. No dobra, idzie dalej patrolować, więc... No nie! No nie, i wszystko na nowo. Kurczę, no. No trudno. No nie w tę stronę. Dobra, gdzie ona łazi? Tam łazi. Cofa się, więc nie idę. Dobra, skaczę tam, skaczę. Cofnę się, bo może tu do mnie skoczyć. Kurczę, gdzie ona jest? Tak to pod kątem nie widzę. Dobra, poszła dalej. Ci teraz miałknę. Poszło. Się udało. Się udało. Teraz szybko tu chyba. O tak. Dobra, i tu muszę być ukryty i patrzeć, gdzie ona chodzi. Właśnie, cofa się. Więc też się cofnę. Niech sobie skoczy dalej. Niech sobie skoczy. O, o, o. Dobra, ja teraz szybko lecę tu. Where is he? Pray I don't find you, my stealthy little student.
A, nic tutaj nie ma więcej. No dobra. O! Wow! Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Harry stared hungrily back as though hoping to fall right through the glass and reach them. He was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The Mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of me nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Pamiętam, jak za dzieciaka czytałem pierwszy raz książkę i dopiero później ogarnąłem, że zwierciadło Eingarp od tyłu to jest zwierciadło pragnienia. I było takie wow. A w sumie tutaj się nie da jeszcze? Nie. No dobra, tutaj albo w lewo, albo w prawo chyba wystarczy się wspiąć, nie? An awful racket. You take that side of the room, and I'll take this one. We'll catch you, Mrs. Norris. Intruder! I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Tam jest jedna fasolka, ale muszę ją zabrać. O tak. No dobra, to gdzie teraz mam iść? Tam jest Wingardium coś. A tam też. Filcz jest z lewej. Kot poszedł dalej, to idę tu szybko. Oj, 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 oj. Idź stąd, kocie. Idź stąd. Ale się cofnąć, pewnie ten teraz do drzwi podbiegnie. No właśnie. Ale nie wchodzą do środka. No idź, idź. Czyli jeszcze takie dwa muszę znaleźć, na to wychodzi. Dobra, tu chodzi Filch, a gdzie chodzi kotka? Oj, akurat podchodzi.
trochę wyglądało tak, jakby próbowała skoczyć, nie, do środka. Okej. Filcza nie widzę, coś. Myślę, że tu podbiegnie. Tak działa, dobra. I są mi cwaniaki. Ja inkognito z nimi. Sądzę, że książka właśnie o Fredzie i George'u by była dość ciekawa. Z tymi wszystkimi właśnie ich odkryciami tutaj. Hey Harry, do you have 25 beans for us? That's it! That's all the beans we need! Thanks Harry, we couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you, you've earned it. Thanks Harry, we really needed these. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Come on, George. We've got work to do. Zobaczmy, co tam dostałem. Rowena Ravenclaw, średniowiecze. Nie wiadomo, kiedy się urodziła, kiedy umarła. Współzałożycielka Hogwartu. Jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. Kurczę, mało mi brakuje z tego, co widzę. To, kurczę, musiałem gdzieś chyba pominąć, że nadal tego nie mam. Ej, nie mogę tam iść? Czemu? Ale lipa. No trudno, to się wracam. Researched the secret of the Philosopher's Stone. It could produce the elixir of life, a potion that would make anyone immortal. No wonder someone's trying to get it. Anyone would want it, said Harry. Hermione suspected that the package Hagrid had taken from Gringotts contained the Sorcerer's Stone. It was the Sorcerer's Stone that was down the Forbidden Corridor.
being guarded by whatever it was that had growled at them. Snape's been acting very suspicious lately. He may be planning to steal the Philosopher's Stone. But there's no way Snape would try anything while Dumbledore's around. But Dumbledore left 10 minutes ago for the Ministry of Magic in London. That must mean that tonight's the night. Let's go! Szybko poszło. What about Filch? He's always watching the Forbidden Corridor. We'll just have to take our chances then. It looks like Filch is somewhere else tonight. Come on, let's go! Idealnie zapis. I to niestety będzie koniec tego odcinka. Póki co dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!